Iwona Siedmikonecka, witam Państwa dziś w tematach dnia praca za granicą, a właściwie pytanie, jak jej bezpiecznie szukać, a gościem programu jest Stefan Schwarz, ekspert rynku pracy, współautor poradnika Bezpieczna praca za granicą. Witam Pana. Dzień dobry Pani. Każdego roku 15 tysięcy Polaków staje się ofiarami handlu ludźmi. Czy przeczytanie takiego podręcznika ukróci ten proceder? To wystarczy? Na pewno nie wyeliminuje w 100%, natomiast na pewno pomoże osobom, które chcą szukać pracy za granicą w podjęciu dobrej decyzji, a przede wszystkim w ocenie, czy dane oferta pracy, nad którą się zastanawiamy, czy jest to oferta pułapka opublikowana przez werbownika, czy rzetelna oferta, którą możemy brać pod uwagę. Ale jeżeli sama szukam takiej pracy, na przykład korzystając z internetu, czy korzystając z ogłoszeń w gazetach, to czy ja jestem w stanie sama ocenić, czy to jest zła oferta, czy to jest dobra oferta, czy jednak trzeba prosić kogoś o pomoc? Jeżeli decydujemy się szukać sami pracy, to w tym przewodniku próbowaliśmy zawrzeć praktyczne 4 czy 5 wskazówek takich, które obowiązkowo powinniśmy wziąć pod uwagę, oceniając daną ofertę. I teraz podam przykład. Czy pracodawca podaje adres swojej siedziby? Jeżeli podaje, to powinniśmy sprawdzić, czy faktycznie pod tym adresem prowadzi działalność gospodarczą, czy to nie jest wynajęte mieszkanie na przykład, albo miejsce, w którym tak naprawdę nikogo nie ma, prawda? A druga rzecz, adres e-mail. Czy pracodawca ma stronę internetową? Taką zawodową, tak? Na płatnej domenie, a nie na bezpłatnej. Dokładnie tak. Jeżeli mamy adres kontaktowy e-mail podany w domenie bezpłatnej typu gmail.com, to powinno nam się zapalić czerwone światło, ponieważ ja tutaj podam przykład praktyczny. Jeżeli padlibyśmy, żeby to była faktycznie oferta, która jest opublikowana przez werbownika, to bardzo ciężko jest potem ustalić adres IP, ponieważ serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Każda rzetelna agencja, każdy rzetelny pracodawca będzie jako swój adres używał adresu w domenie firmowej. Czyli to są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę? Że oferta, która się wydaje nam niezwykle atrakcyjna, bo werbownik czy też ewentualny przyszły pracodawca oferuje nam wyjątkowo atrakcyjną kwotę, to też powinno wzbudzić naszą czujność? Tak, dokładnie. Niestety czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli znajdziemy ofertę, która jest podejrzanie atrakcyjna pod względem wynagrodzenia, pod względem warunków pracy, to nie jest tak, że złapaliśmy los za nogi, że zdarzyło nam się jakieś tam szczęście, że mamy najlepszą ofertę. Często to są po prostu pułapki. A dlaczego, proszę powiedzieć, dlaczego tak jest, że my wciąż jakby dajemy się nabierać w końcu o wykorzystywaniu seksualnym, o porywaniu kobiet do, i wykorzystywaniu ich potem w domach publicznych, o obozach pracy słyszymy od kilku lat, czyli właściwie no, wiemy, że jeżeli szukamy pracy za granicą, to może się źle skończyć. Tak. To znaczy, to jest troszeczkę jak z tą znaną wszystkim aferą Amber Gold. Wszyscy jesteśmy uczeni, że pieniądze najbezpieczniej zlokować w banku. Natomiast w przypadku, gdy pojawia się prywatny przedsiębiorca, który daje troszeczkę wyższy zysk, to znajduje się duża grupa ludzi, którym jakby te wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa zawodzą, wyłączają się i jemu powierzają te pieniądze. Tak samo jest z ofertami pracy. A jeżeli widzimy ofertę, która jest podejrzanie atrakcyjna, ja podam przykład. Specjalizuję się w rynku opieki w Niemczech. Tam warunki finansowe to jest od 1000 do 1300 euro. Jeżeli widzimy w internecie ofertę opublikowaną przez nieznaną firmę albo nieznanego osobę fizyczną, która oferuje 2000 euro za opiekę bez dużych kwalifikacji, To nie jest super dobra oferta. To nie jest dobra oferta. To jest najprawdopodobniej po prostu pułapka, dlatego że nikt racjonalnie myślący nie zaoferuje tak dużego wynagrodzenia, prawda? A czy mamy takie zawody, czy też takie kraje, które mogą być bezpieczne? Czy tak naprawdę werbownik no, może się pojawić w każdym miejscu i próbować szukać ludzi do każdego zawodu? Moje doświadczenie pokazuje, że werbownicy i handlarze ludźmi tworzą międzynarodowe zorganizowane grupy i tutaj żaden kraj nie jest ani bardziej bezpieczny, ani mniej.
A czy nie zastanawia Pana to, bo w tym podręczniku Bezpieczna praca za granicą, którego Pan jest współautorem, pojawia się taka informacja, że prawie 30% Polaków podjęłoby decyzję o pracy w kraju, którego języka nie zna. Tak, tak. Bo to jest też trochę jakby proszenie się o kłopoty. Jeżeli się cokolwiek pojawi, nie mam jak prosić o pomoc. Zgadza się. Polacy, mi się wydaje, wynika to z takiej tendencji, że będę próbował znaleźć jakąś ofertę taką jedną na 100, że jeżeli zaryzykuję, to może mi się uda. I tutaj to ryzyko jest dobrym słowem. To znaczy musimy sobie zdać sprawę i musimy ocenić to ryzyko. Jeżeli szukam sam oferty pracy za granicą, nie znając języka, nie znając szczególnie języka, nie znając prawa kraju, do którego jadę, zwyczajów, to ryzykuję. Może mi się uda, ale może mi się nie uda. Alternatywą jest praca przez agencję. Ona jest bezpieczna, jest przewidywalna, wszystkie formalności załatwiam w Polsce. Ja nie mówię, że bezpośrednio nie da się znaleźć lepszej pracy, natomiast jeżeli decyduję się szukać samemu, to muszę zdawać sobie sprawę z tego, że wiąże się z tym ryzyko. Ale czy to jest tak, że kłopoty mają głównie ci, którzy starają się szukać tej pracy na czarno, czy też także ci, którzy starają się szukać pracy jak najbardziej legalnej? Na czarno praca jest... Szczególnie moim zdaniem i z mojego doświadczenia wynika, bardzo sprzyja handlowi ludźmi, dlatego że... Chociaż pewnie większość Polaków, którzy pracują za granicą, na przykład w Niemczech, pracują właśnie na czarno. Tak, większość opiekunek na przykład na rynku, jakieś 180 tysięcy, pracuje na czarno. Praca na czarno jest anonimowa, to jest świetne środowisko właśnie do działania werbowników. Oni świetnie się w tym środowisku czują. Praca na czarno najczęściej załatwiana jest w taki sposób, że pani, obok której siedzimy w autobusie, jak jedziemy do Niemiec, daje nam numer telefonu do znajomej, która załatwia fajną pracę. Często werbownikami są kierowcy busów, którzy jakby dobrą radą udzielają tam jakichś adresów czy numerów telefonów, prawda? Znajdujemy adres czy numer telefonu na forum internetowym, prawda? Tego typu szukanie pracy właśnie sprzyja handlarzom, bo ułatwia im znajdywanie ofiar. A jak rodzina ma się zorientować, że coś jest nie tak? Tutaj współpracujące z nami Stowarzyszenie Pomoc, które zajmuje się profesjonalną pomocą właśnie osobom, które już stały się ofiarą handlarzy, ma jedną taką praktyczną poradę. Mianowicie warto przed wyjazdem ustalić ze swoją rodziną jakieś takie hasło, które jest hasłem alarmowym. I przykładem takiego są pozdrowienia dla nieistniejącej cioci. Wtedy osoba, która już padła ofiarą, może jakby w sposób niezauważalny dla handlarzy przekazać informacje swojej rodzinie. Mam kłopoty, coś się dzieje, trzeba sprawdzać i szukać pomocy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że informacje, które dzisiaj podaliśmy, a także które można znaleźć w podręczniku, który jest dostępny na stronie www.bezpiecznywyjazd.eu, przydadzą się Państwu, bo pracy w Polsce jest coraz mniej, bezrobocie rośnie, więc coraz więcej chętnych będzie także szukać pracy za granicą. Najważne jest, by z tej pracy bezpiecznie do domu wrócić. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo Stefan Szwarc, Iwona Siedmik-Konecka, to były Tematy Dnia. Do zobaczenia.